Już wiemy, jakim składem rozpocznie ten mecz Villarreal. Tradycyjne 1-4-4-2 zapewne. I to jest bardzo dobry wybór. Jeśli chce się rozgrywać szybkie akcje skrzydłami, to trudno wymyślić coś lepszego. Szybcy, dobrze wyszkoleni technicznie boczni, którzy potrafią celnie wrzucać w pole karne, to podstawa tego rozwiązania. O ile rywal nie wyłączy ich z gry, bo wtedy trzeba pchać się środkiem, a efektywność gwałtownie spada. A oto w jakim składzie gra dzisiaj Lech Poznań. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. João Amaral. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. Broni. Takimi strzałami nie zagrożą. Mario Gaspar. Giovanni Lo Celso. Ciekawe teraz podanie nad linią obrony. Spójrzmy. Ma sporo miejsca. Czy dośrodkuje? Morales. Odebrana piłka po tym znakomitym ślizgu. Doskonałe wejście. Dani Parejo. Szansa. Mogą zaraz prowadzić. Tak, tak. Mamy pierwszego gola w tym finale. To może być najważniejsze trafienie w tym meczu, ale jeśli chcą tu triumfować, muszą teraz zachować koncentrację z tyłu. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Potem już było z górki, doprawdy luksusowe warunki w szesnastce. Wystarczyło główką skierować piłkę do siatki, nawet nie odrywając się od niej. Prowadzą zatem 1-0. Lubomir Szatka. João Amaral. Do Amarala. Teraz strzał z dystansu. Jest, proszę Państwa. Remis. Wszystko otwarte. Ten finał zaczyna nam się od nowa. Co za historia, już wyglądało na to, że wszystko jasne, ależ przed nami teraz emocje. Spójrzmy raz jeszcze, jak doszło do zakończenia tej akcji, dlaczego strzał z dystansu to był znakomity pomysł. Mamy wynik remisowy, 1-1. Morales. Mija teraz bez kłopotu. Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Nie, tak grać nie można. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i udziela ostrzeżenia. Oby skutecznego. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Teraz piłką Gerard. I tak, proszę Państwa, obejmują teraz prowadzenie. Co się dzieje na trybunach? Popatrz tylko, Tomku, fani coraz mocniej wierzą w końcowy sukces. Bardzo mocny był ten strzał, może więc właśnie dlatego znalazł drogę do siatki. Zwłaszcza na tej powtórce widać, że nie było tu co zbierać. Znakomite uderzenie, brawo. A zatem mamy wynik 2-1.
Kolejo straci teraz piłkę. Jest miejsce wzdłuż bocznej linii. Może tutaj pociągnąć naprzód. Lo Celso dostał piłkę, ale strzał zablokowany. Czy zdoła trafić? Nie ma gola, poprzeczka, piłka w grze. Morales dostał piłkę. Gerard przyjął piłkę. I Morales! Tak, bramka! Odskakują tym golem. To już dwie bramki prowadzenia. No to szanse na końcowy sukces są naprawdę bardzo realne. Z takiej odległości trzeba by się chyba potknąć o własne nogi, żeby nie trafić do siatki. Popatrzmy, z jaką łatwością wykorzystana ta sytuacja. Na tablicy wyników 3-1. Naprawdę udana interwencja. Villarreal wyraźnie dziś góruje nad przeciwnikami w kwestii posiadania piłki. Grają dziś naprawdę efektownie, praktycznie od początku dyktują warunki na murawie, a przede wszystkim wykorzystują okazję. Naprawdę będę zaskoczony, jeśli coś tu się nagle wydarzy i nie dowiozą tej bezpiecznej przewagi do końca. Lo Celso. Teraz z piłką Gerard. Morales jest przy piłce. A teraz świetny odbiór, może być groźnie. Bramkarz broni bez żadnych kłopotów. I strzał na bramkę. No i nawet nie drgnął bramkarz. Był pewny, że nic z tego nie będzie. Od początku widział, że to uderzenie nie zagrozi jego bramce. Murawski. Murawski. Jesteśmy coraz bliżej bramki. Robi się groźnie. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Piłkę ma João Amaral. Dobra sytuacja na centrę. Świetnie teraz zablokowana próba dośrodkowania. No, gdyby to doszło, to kto wie. Sędzia pokazuje, że będzie rzut wolny dla Lecha Poznań. Ładne dorzucenie piłki na dalszy słupek. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Aj, niewiele teraz zabrakło. Odważna próba. Teraz zabrakło trochę szczęścia, Tomku. Niestety, nadal do remisu potrzebują dwóch bramek. Parejo. Mario Gaspar. Dani Parejo. Podanie do Chukwueze. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. No i jest szansa na dobrą rzutkę. Morales dostał piłkę. Zagranie między obrońców, João Amarala. Świetnie spisał się teraz bramkarz. Doskonała obrona. Zagranie na klepę, krótko. Wspaniale, wspaniale teraz bramkarz. Ja już widziałem piłkę w siatce. To było potężne uderzenie głową. Nie mam pojęcia, jak udało mu się je zatrzymać. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. Dośrodkowanie przejęte przez obronę. Wybijają. Mamy ostatni gwizdek pierwszej połowy. Jest gwizdek. Ostatnia prosta przed koronacją zwycięzcy UEFA Europa Conference League. Albo przed dogrywką. Douglas. Murawski. João Amaral. Murawski.
Dobrze to teraz rozgrywają. Czekają, aż gdzieś rywale zgubią krycie. Ale jednak strata. Ten atak się nie udał. Trzeba zmienić koncepcję. Morales. Morales. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Teraz okazja przed nim. I mamy bramkę. Prowadzą teraz 3 golami. Tu chyba nic ich dzisiaj nie powstrzyma. Wszystko zaczęło się tutaj od doskonałego dośrodkowania. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości, trudno się pomylić. Aktualny wynik to 4-1. Murawski. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Gra wstrzymana. Aut po tym wejściu przeciwnika. Piłka podana do Lo Celso. Chyba nie mogło być innej decyzji. Sędzia odgwizduje rzut karny. Faul na żółtą kartkę, ale w polu karnym, więc kara może być za chwilę bardziej dotkliwa. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku. Po to jest ławka. Nie ma! Obok słupka! Ależ niewiele brakowało. To była próba uderzenia nie do obrony, tuż przy słupku, ale wyszło niecelnie. Będzie teraz żałować tej zmarnowanej jedenastki. Jean Amaral. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Morales. Ma sporo miejsca. Czy dośrodkuje? Gerard Moreno ma piłkę. Musi strzelać. Minimalnie obok słupka. No, zabrakło szczęścia. Dobrze wymierzony strzał. Było naprawdę blisko, no ale tym razem nie wpadło. Tak jest. A więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho. Tak robią najlepsi sędziowie. Widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego faulu. Co się odwlecze, to nie uciecze. Piłka jednak nie opuściła placu gry. Może być groźnie. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Jean Amaral. Piłkę ma Jean Amaral, ale strzał zablokowany. No i strata, nie mają piłki. Ależ teraz cudowna piłka. Mario Gaspar. Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. Dani Parejo z piłką przy nodze. Co teraz zrobi? Zacentruje? Pytania w takim miejscu zawsze są groźne. Twarde wejście, ale bez faulu. Douglas. Uwaga, może teraz wypieszczona piłka nad głowami obrońców. Uwaga, może być groźnie, ale piłka trafia do bramkarza. Ten stanął na wysokości zadania. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Kłopoty teraz z przyjęciem, tracą piłkę. Uwaga, ładne prostopadłe dogranie. Nadal coś z tego może być. Popisowo teraz bramkarz w 100% sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest 100%. Może się teraz rozpędzić wzdłuż linii bocznej. Doskonale utrzymuje piłkę w boisku. Co z nią teraz zrobi?
Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Dani Parejo. No, prawie się udało, ale piłka opuszcza boisko, będzie out. A zatem będzie zmiana, otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Najpierw gra została puszczona, ale teraz sędzia wraca do tego faulu i pokazuje żółtą kartkę. Tak, dobre sędziowanie. Z jednej strony granie traci na płynności, a z drugiej przewinienie nie uchodzi na sucho. João Amaral. Uwaga, mocny strzał! Nie ma gola, poprzeczka, piłka w grze. Główka, ale dobrze bramkarz. Przy takich uderzeniach trzeba mieć refleksji. Ten golkiper ma to coś. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. I strata, fatalne zagranie. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Ma czas, by dopieścić tę wrzutkę. I jest ostatni gwizdek!